na strzelnicę, gdzie mogę postrzelać i gdzie nikogo. Proszę mnie nie podejrzewać o to, że wzięłam broń do ręku, dlatego że próbuję się przygotować do kontrataku na dziennikarzy, którzy mnie atakują często. Nie, nie, broń Boże, aczkolwiek domyślam się, że dziennikarze brukowców zaczną pisać takie historie, że pewnie zmusili mnie do tego, żebym sięgnęła po broń i na pewno teraz chcę się poczuć lepiej i grozić wszystkim, więc broń Boże, nie dlatego. A niech nam Pani przypomni, kiedy nagrała teledysk do piosenki Dotyk. Kiedy to było? Oj, jakoś dawno temu. Pewnie lepiej by fani wiedzieli i pamiętali, ale chyba jakieś półtora roku temu. Pytam o to dlatego, że widząc panią na tej strzelnicy z pistoletem w ręku, mierzącej chłodno do tarczy, do dziesiątki, jakoś nie potrafię ocenić, która Edyta Górniak jest prawdziwsza, ta z teledysku Dotyk, zmysłowa, czy ta chłodna i opanowana, strzelająca do tarczy. Przyzna pan, że równie inna jestem w teledysku, jestem kobietą, a równie prawdziwa, mam nadzieję, przynajmniej mam nadzieję, że jestem przekonująca w jednym i drugim teledysku, a są to trochę różne kobiety. Myślę, że każda kobieta ma w sobie wiele osobowości i niektóre kobiety potrafią to odzwierciedlać, zmieniając perfumy, kosmetyki czy firmy, w którą się ubierają, a czasami po prostu zachowując się inaczej. Ja też jestem kobietą i też lubię się różnie czuć i jeżeli raz jestem spokojna i śpiąca i zmęczona, to jestem równie prawdziwa jak wtedy, kiedy jestem dynamiczna, pełna energii i chęci do działania. Więc jedno drugiego zupełnie nie wyklucza. Zawsze jest to prawdziwa Edyta Górniak. Myślę, że tak. Raczej nie zdarzam się kłamać w życiu, bo po pierwsze dlatego, że nie lubię, a po drugie dlatego, że nie potrafię. I mam nadzieję, że przynajmniej w swoich piosenkach przekonuję o tym, że raczej chcę powiedzieć ludziom prawdę. Czy nas Pani jeszcze zaskoczy, Pani Edyta? Będzie Pani grała rolę jakiegoś twardego gliniarza w telewizyjnym serialu? No nie, aczkolwiek gdybym dostała propozycję zagrania w dobrym filmie reżyserowanym przez dobrego reżysera, z dobrym scenariuszem i dobrej obsadzie, nawet dostałabym propozycję zagrania roli w filmie sensacyjnym, to może bym się zgodziła. Natomiast mam nadzieję, że jeszcze mi się uda Państwa kilka razy zaskoczyć. Mam nadzieję, że to będzie pozytywne zaskoczenie, ale na razie to, co planuję, jest dużą tajemnicą i powiem o tym, kiedy przyjdzie na to dobry moment. A ten serial zaczynałby się właśnie od takiego ciężkiego pistoletu w drobnych rączkach w strzelnicy warszawskiej hali gwardii, mierzącego do tarczy? No nie wiem, czy taki drobny ręczce po pierwsze i czy taki ciężki wstęp. Już nie jest taki. Oj, proszę do nas nie celować. Nie, prawda, że to już poddajemy nie ma się od razu. Nic tutaj nie ma, proszę spojrzeć. Pani Edyto, to jaki jest wynik? Poznajmy go. Już mówię. Podejdę tylko do tarczy. To jest niestety tylko 15 metrów, bo zwykle strzelam z 25, ale jednak. Jedna ósemka, dwie dziewiątki, dwie dziesiątki, czyli 46 punktów na 50 możliwych. Gratulujemy. Zobaczmy jeszcze co innego w tym tygodniu, co jest dwójka. Halo dwójka.